Dobra. Lecimy dalej, że tak powiem, z tym koksem. Stanisław Zakrzewski, ABC Młodego Ślimaka, strona 11. Przestrzegając tych wskazówek zdobędziecie nie tylko wysoką sprawność ogólną i dobrą sylwetkę, ale także doskonałe przygotowanie do pracy zawodowej i specjalizacji sportowej. Poznaj mięśnie i ćwiczenia, które je rozwijają. Oj. Z tymi tablicami musi się zapoznać każdy, kto chce harmonijnie rozwinąć ćwiczenie. Tablica pierwsza przedstawia najważniejsze mięśnie przedniej części ciała oraz ćwiczenia, które trzeba uprawiać, by mięśnie te odpowiednio rozwinąć. Na rysunku widoczna jest warstwa mięśni powierzchownych, tych, które głównie modelują sylwetkę. Nazwa mięśnia i najważniejsze ćwiczenia. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy. Oj, tu gdzieś on jest. To jest tak. Mostki zapaśnicze, skłony głowy w przód z oporowaniem lub z obciążeniem, czyli i lub zwieszane, bo są specjalne takie na głowę kaski, że tak, z obciążeniem lub z oporowaniem, różne odmiany zapasów. Drugie, mięsień naramienny. Wiadomo, naramienny, czyli barki. O, nie wiem, jak je pokazać. Tu barki, każdy wie, gdzie ma. Wznosy ramion bokiem, wznosy ramion przodem. Wszystkie ćwiczenia, w których podnosi się ciężar w bok lub przód. Różne formy wyciskania sztangi i sztangielek w górę. Krążenia ramion, wznoszenie ramion w bok z wytrzymaniem i tak dalej. Mięśnie przedramion, zginanie i prostowanie nadgarstków, podchwyt, zginanie i prostowanie nadgarstków, nachwyt, naciskanie ściskacza, ugniatanie piłeczki zwiniętej w dłoni gazety lub gałki z chleba. To by było na tyle, jeśli chodzi o cytat. 13:20, trochę za mocno przeszalałem z własnymi przemyśleniami w trakcie tego czytania. No ale cóż, się nagrało, więc niech jest. Na jednym z filmów chyba Pudzianowskiego pokazane są mostki zapaśnicze. Ja nawet nie wiem do końca, czy o to chodzi. To jest po prostu, gdy podpieramy ciało na stopach i na głowie. Czyli po prostu cała reszta wisi w powietrzu. Teraz różne tam skręty, przekręty z tej pozycji. Nigdy ich nie robiłem. Chociaż na głowę oporowałem, ale to te pozostałe ćwiczenia. Skłon głowy w przód z oporowaniem lub obciążeniem, tak jak pokazałem. Czyli po prostu taki ruch wykonujemy, oporując na tyle, żeby zrobić ileś tam powtórzeń. Różne odmiany zapasów, no wiadomo, zapaśnicy kiedyś, no,
można poznać było po uszach poobrywanych, czyli chwyta się za głowy. Teraz, czymże są zapasy? Tak wspaniałe sporty jak zapasy, nie? Odeszły, są tylko uzupełnieniem teraz przy MMA, gdzie w zapasach położenie kogoś na łopatki, teraz zwrot chyba niespotykany. To w MMA dopiero zaczyna się zabawa, co przecież... No... Wojownicy, specjaliści tacy, że kurczę, z pleców potrafią atakować bardzo dobrze. No ale... Jedną z form zapasów przecież jest sumo, gdzie dotknięcie czymkolwiek dojo, tak? Niż stopa, to już jest przegrana. Wyjście na, też stopą poza dojo lub czymkolwiek innym też jest przegrana. Więc to wszystko zależy, jakie się założenia przyjmie. A znowu, czymże jest MMA naprzeciwko człowieka z baseballem lub czymże jest człowiek z baseballem naprzeciwko człowieka z pistoletem. To jest wszystko względne, ale nie o tym traktuje ta książka, tylko o tym, aby rozwinąć własne ciało. I nie po to, aby najlepszą metodą walki, najskuteczniejszą dla bezpieczeństwa własnego, to jest ucieczka. A walka w ostateczności. Cóż. Chyba nie jest to zbyt popularny pogląd w wieku młodzieńczym, gdy hormony buzują i chce się być we wszystkim najlepszym. Cóż, trzeba mierzyć jak najwyżej, żeby cokolwiek osiągnąć. Mięsień naramienny, wznosy bokiem, wznosy przodem i tak dalej. Czyli wszystkie ćwiczenia które bardzo popularne są na siłowniach, więc opisywanie ich tutaj chyba nie ma sensu. Mięśnie przedramne, czyli wiadomo, podchwyt, nachwyt, nie? Ze sztangą. Naciskanie ściskacza, różne formy tych ściskaczy są, to też robiłem po 500 powtórzeń chyba, Boże mój ty. Bardzo słaby mam chwyt. Ugniatanie piłeczki, podzielone, tak, te piłeczki, fajnie się ugniata. Zwiniętej w dłoni gazety lub gałki z chleba. Ogólnie, tak jak idę na żywioł z tym czytaniem i muszę chyba podzielić później te filmy na dwie części. Pierwsza część to będzie właśnie cytat, druga część będzie komentarz. Po prostu musiałbym się przygotować, a z pozycji łóżka leżącej to trochę nie bardzo, aby zaprezentować te ćwiczenia i tam całe mnóstwo innych ciekawych informacji, które będą potem. No ale na razie niech leci jak leci.